Ja odkryłem, że TVP nadaje programy o kulturze. Szaleństwo. Po 23. Wszyscy poszedłem wtedy porno, a TVP nadaje kulturę. A TVP. Ten film to prawdziwy katarzis. Jego ambiwalentny przekaz i wielkość paraleli to wszystko daje nam piękny postmodernistyczny obraz. Wszyscy. A TVP. Doszedłem do konkluzji, że ewenement jest ewidentnym paradoksem konstruktywnej rekapitulacji skolidowanej na adekwatnych arkanach pryncypialnej dystrybucji. Że co, kurwa? Ja w ogóle zauważyłem, nie wiem jak u was, ale ja zauważyłem, że jest taka maniera, ostatnio taka moda na używanie trudnych słów. Wiecie, siedzę sobie tam w knajpie i nagle słyszę, jak ktoś mówi, biorąc pod uwagę wizualny aspekt tego zagadnienia, jest ono zbyt specyficzne w swojej strukturze obiektywnej i wobec tego w ramach szowinizmu i abstrakcjonizmu w ogóle nie wchodzi w rachubę. No wiesz, jeżeli ktoś komuś coś, a nikt nikomu nic, to po coś na coś. A coś jeszcze przy względem tego, to i owszem, gdyż z punktu patrzenia na punkt siedzenia kwintesencja mowa innego zagadnienia jest nam bardzo dobrze znana. Ja myślę sobie, kurwa, przecież on nic nie powiedział. No to mówię! Pierdolisz! Nie bądź taki elokwentny w swojej ekskluzywnej erudycji, bo percepcja należy, że biorąc synchronizację analityczną naszych myśli nie koreluje ze sobą. Tak, umiem używać trudnych słów, ale wkurza mnie taki pseudointelektualny bełkot. Wiecie, z jednej strony głupota pod płaszczykiem inteligencji, a z drugiej MTV. Legenda głosi, że tam kiedyś muzyka leciała. Nie, ale to, tam są takie programy, że to jest taka, to jest po prostu, to jest ciężko opisać, nie? Ale ja jak czasem tam tak zerknę, to mam ochotę zostać seryjnym mordercą i potem zdjęcia na fejsa dawać takie tam z pierwszą ofiarą, nie? Naprawdę, kurwa, ja się zastanawiam, kto pracuje w zarządzie, nie? Jak oni tworzą programy, nie? Po prostu, weźmy czterech kolesi. Nie, to weźmy 20 ludzi. Dobra, i niech się ruchają. Dobre było, ale dobre. I jeszcze zrzućmy ich z samolotu i niech przeżyją na bezludnej wyspie. Chyba naprawdę. Ja nie wiem, kto to wymyśla, ale wiecie, te programy mnie przerażają. Ja naprawdę mam problem, żeby uwierzyć, że tam ludzie są naprawdę sobą. Ale potem jadę tramwajem i słyszę, jak gadałem, że są dwie laski, nie? A widziałeś ten nowy odcinek tego programu, co one są tam takie super psiapsiły? Jakiś żal, jakaś siara, zero indywidualności. No ale można być takim kserem, co za porażka. A ta druga na to normalnie taka ziara, jak ten z Dziolo, to mówił, że macha złem na siłownię, a potem z jakąś raszplą poginali na chatubę. Lol, więc zarazówka. To jest kultura, która wytworzyła własny język. Ludzi nabiera zupełnie nowego znaczenia, myślę tak. Dobry wieczór państwu, dziś jesteśmy na tak zwanym melanżu. Wokół mnie krążą ziomale, kawałek dalej dostrzegam grupkę pustaków. Ja wypuszczę już tę imprezę. Niezło poruchowo. Okay? Naprawdę. Powiem wam, że wystrzelałbym, nie? Wystrzelałbym takich ludzi, ale no nie jestem na tyle odważny. Bo w ogóle ludzie nie są ostatnio odważni. Myślę, że faceci nie są odważni, ja na przykład nie jestem specjalnie, chociaż staram się być, tak na co dzień staram się być super bohaterem, chyba że jest sytuacja zagrożenia, wtedy ściągam kostium i spierdalam, nie?